Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o moich doświadczeniach z zapalarką akumulatorową. Będzie to należące do systemu narzędzi bezprzewodowych SAS Plus All DEDRA DED7058. Narzędzie dostępne jest w wariancie bez akumulatora. Zarówno baterię, jak i ładowarkę możemy dokupić osobno. W zestawie, oprócz samej opalarki, znajdziemy trzy nakładane dysze. Dyszę szerokostrumieniową, dyszę reflektorową, dyszę redukcyjną oraz dokumentację. Urządzenie nie jest duże, sam korpus ma długość 16 cm, wysokość około 21 cm, a szerokość 7 cm. Bez baterii waży 600 g, z 2,5-godzinnym akumulatorem troszkę ponad kilograma, a z 5 amperogodzinnym około 1,3 kg. Zewnętrzna średnica dyszy wylotowej wynosi 34,5 mm, zatem możemy zamontować na niej dyszę nie tylko od zestawu. Aby uruchomić opalarkę, musimy przesunąć zabezpieczenie i dopiero wtedy możemy wcisnąć spust. Zabezpieczenie przesuwa się zarówno w lewo, jak i w prawo, co sprawia, że urządzenie jest jednakowo wygodne zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych. Opalarka nagrzewa powietrze tak długo, jak długo włącznik pozostaje wciśnięty. Maksymalna temperatura wynosi 550 stopni Celsjusza, a wentylator zapewnia przepływ powietrza do 200 litrów na minutę. W trakcie pracy miejsce robocze podświetlane jest LED-em umieszczonym pod dyszą. Po puszczeniu spustu jeszcze przez kilka sekund pracuje wentylator, co ma przyspieszyć chłodzenie grzałki. Fakt ten sygnalizowany jest migającym LED-em. Z tyłu znajdujemy odchylany metalowy hak, który umożliwia zawieszenie narzędzia, na przykład za paskiem w trakcie pracy. Z kolei z przodu znajduje się czarny pierścień, którego przekręcenie około 90 stopni wypycha dyszę z głowicy. Dzięki temu możemy bezpiecznie wymienić osprzęt, nie czekając na wystygnięcie opalarki. Po puszczeniu pierścienia sam wraca on do pozycji wyjściowej. Po włączeniu opalarki wyraźnie słyszalna jest praca wentylatora, jednak hałas nie przekracza 69 dB. Grzałka zaś nagrzewa się w ciągu kilkunastu sekund. Czas na kilka testów. Wszystkie one zostały przeprowadzone po całkowitym schłodzeniu grzałki. Materiał został we wszystkich przypadkach przyspieszony 4-krotnie. Jedno chyba z podstawowych pytań odnośnie tego urządzenia to jak długo będzie pracowało na jednym ładowaniu akumulatora. W przypadku 2 amperogodzinnej baterii jest to około 5 do 7 minut pracy bez przerwy, zaś z baterią 5 amperogodzinną ten czas w moim przypadku wydłużył się do 17,5 minuty. Druga istotna kwestia to jak wypada wydajność takiej akumulatorowej opalarki w stosunku do sprzętu przewodowego. Aby to zobrazować, przeprowadziłem prosty eksperyment. Na folii aluminiowej roztapiałem kostki lodu o temperaturze minus 18 stopni Celsjusza i objętości 10 cm sześciennych, ogrzewając je opalarkami umieszczonymi w odległości około 10 cm. Opalarce akumulatorowej to zadanie zajęło 2 razy więcej czasu niż przewodowej opalarce o mocy 1500 W, której producent deklaruje temperaturę nagrzewania 500 stopni Celsjusza i przepływ strumienia powietrza 550 litrów na minutę. Typowym zadaniem, do jakich można wykorzystać taką opalarkę, jest oczywiście obkurczanie rurek termokurczliwych. Z reflektorową dyszą będziemy w stanie poradzić sobie z kilkudziesięcioma 10-centymetrowymi rurkami na jednym ładowaniu akumulatora 5-amperogodzinnego.
Kolejne zadania, w których często opalarki znajdują swoje zastosowania, związane są z pracą z tworzywami sztucznymi. Możemy na przykład wykorzystać taką opalarkę do kształtowania, a w szczególności zaginania plexiglasu. Na wygięcie paska o szerokości 2 cm i grubości 1 mm potrzebowałem kilkunastu sekund. W przypadku pięciokrotnie szerszego kawałka tej samej grubości była to prawie minuta. Opalarka pozwoliła mi również na odświeżenie rękojeści noża kuchennego o długości 10 cm i szerokości 2 cm. Narzędzie to może być też pomocne w usuwaniu starych warstw lakierniczych, czy jak w tym przypadku zaschniętego kleju, termotopliwego, a nawet epoksydowego. Nagrzanie obszaru kilkunastu centymetrów kwadratowych, tak aby możliwe było oczyszczenie powierzchni, powinno zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Oprócz widocznych na filmie zastosowań, mi udało się wykorzystać taką opalarkę do usunięcia naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby w samochodzie. Uporałem się z tym zadaniem w kilka minut. Podsumowując. Oczywiście opalarka akumulatorowa nie będzie tak wydajna jak sprzęt przewodowy, a pracując nawet na bateriach większej pojemności, musimy się liczyć z niespełna 20-minutowym czasem pracy ciągłej. Zatem jeśli myślimy o wykorzystaniu jej do zdzierania starych powłok lakierniczych na dużych powierzchniach, np. na drzwiach, to powinniśmy wyposażyć się wcześniej w odpowiednią liczbę akumulatorów. Jednak w przypadku mniejszych zadań, takich, które wykonanie zajmuje kilkadziesiąt sekund, to taka opalarka staje się bardzo wygodnym rozwiązaniem. Zwłaszcza będzie nieoceniona dla tych, których specyfika pracy utrudnia lub uniemożliwia stosowanie narzędzi przewodowych.